festiwal jest niesamowity, Sea Bloggers. Ja od kiedy odszedłem z dużej stacji telewizyjnej, to tak jestem jedną nogą już w tych nowych mediach, także to jest dla mnie nowe jako wydarzenie, ale z drugiej strony media społecznościowe nie są dla mnie nowe, no bo już w nich działam od tam jakiegoś czasu. Jasne, a jak pan ocenia blogosferę i ogólnie ludzi, którzy działają w tej sferze? Oczywiście znam tylko niektórych, ale oceniam bardzo dobrze, bo widzę, że to się bardzo profesjonalizuje i są pewne standardy, jest poprzeczka zawieszona dosyć wysoko i jeśli się myśli o sukcesie gdzieś tam w obszarze, nie wiem, blogów, YouTube'a czy Instagramu, to trzeba to, co się robi, robić bardzo profesjonalnie, trzeba mieć na to pomysł, trzeba mieć pasję i trzeba mieć wytrwałość i systematyczność. To jest zero-jedynkowa sytuacja. Milena, coś trzymasz w swoim ręku? Co to jest? Powiedz, co to jest? To jest chyba pierwsza nagroda, jaką w życiu dostałyśmy, tak? Taka, to jest nagroda specjalna od miasta Łódź. Jesteśmy przeszczęśliwe, ponieważ tak naprawdę Łódź pozwoliła nam pokazać się, rozwinąć skrzydła, tak? Tak, bo my z Łodzi nie pochodzimy, jednak w Łodzi mieszkamy już jakieś 10 lat, to tutaj stworzyłyśmy firmę i to tutaj zaczęłyśmy działać socialowo, więc wydaje nam się, że Łódź jakby dużo nam dała, że to Łódź nas zainspirowała do tego wszystkiego, co teraz tworzymy i jesteśmy naprawdę tak ogromnym szoku, gdy zostałyśmy wyczytane. Mi jest do teraz gorąco, naprawdę czuję, że do teraz jest mi gorąco. Żadne inne miasto rzeczywiście nie dałoby nam takich perspektyw, ponieważ Łódź jest włókiennicza, a tworzymy teraz kolekcję ciuchów. Jesteśmy z fitnessem związane, z Fit and Jump, tak, na stałe, więc myślę, że to, że była taka nisza, bo często mówi się, że w Warszawie to już jest, tak? A nam się udało to w Łodzi wszystko pokazać, dlatego się bardzo cieszymy, że tu mieszkamy. W jakiej kategorii? Co nam tutaj zaprezentujesz? Co wygrałaś dokładnie? Nagroda specjalna od firmy Apart. Współpracuję już z marką Apart od praktycznie samego początku. I tak naprawdę to właśnie marka Apart gdzieś tam na początku tej mojej przygody mnie odkryła. Jesteśmy razem do dnia dzisiejszego i mam nadzieję, przed nami wiele, wiele wspaniałych lat. Powiem szczerze, że ja sama osobiście śledzę twój profil na Instagramie, również twojego bloga. Pojawia się bardzo często wiele pięknych zdjęć twoich. Powiedz mi, skąd czerpiesz inspirację? Moją inspiracją są przede wszystkim miasta, które odwiedzam. Jakby to jest moim takim głównym motorem, ale też wiele zagranicznych blogów. I tak naprawdę są dla mnie niedoścignionym wzorem i takim motorem do coraz lepszego działania. Stało się coś niespodziewanego. Wygraliśmy konkurencję Influencer Roku, czyli tą główną, największą konkurencję, której w zasadzie się nie spodziewaliśmy. Nawet nie wierzyliśmy tak naprawdę, że uda nam się tutaj dotrzeć, bo ostatnio w naszym życiu dzieją się tak niestworzone rzeczy, że... Niestworzone rzeczy, to znaczy uchylicie rąbka tajemnicy. Co tam się u was ciekawego dzieje? No te rąbka tajemnicy będą uchylone właśnie we wrześniu w programie America Express. Dawniej Azja Express, także. Wzięliśmy udział w tym programie, także już we wrześniu na antenie fitloversi, ludzie z internetu w programie telewizyjnym. Ludzie ze wsi. No bez przesady. No czemu nie? My jesteśmy z małych miast. My jesteśmy swojscy, jesteśmy sobą. Tacy jesteśmy. Co masz za koszulkę? Dostałam ją dzisiaj w prezencie po tym, jak ze sceny Nosowska wspomniała, że również mnie ogląda i kojarzy i to zrobiło mi dzień, urodziny i życie na najbliższe 15 lat. Ja prowadzę bloga od 2011 roku i od początku raczej robię sobie jaja, czyli jestem na pochybel tej rzeczywistości, tym bardziej, kiedy integralną jej częścią stało się bycie ładnym, mądrym, poprawnym, estetycznym, w odpowiednim świetle i grzecznym. I najpierw bardzo mi to przeszkadzało, że ten świat jest taki nadmuchany i sztuczny, a potem stwierdziłam, że to dobra trampolina dla mnie. I dzięki temu ja mogę wybrzmiewać głośniej i coraz lepiej, bo ludzie są zmęczeni i znużeni tym nadmuchanym, sztucznym światem. I mają mnie. Czy korzystasz z usług spa? Tylko i wyłącznie w celach relaksacyjnych, na pewno nie urodowych, bo nie jest mi to do niczego potrzebne. Mam tak zwane zryby, w których uważam, że teraz
To jest ten moment, w którym stanę się kobietą, czuję się gotowa, ale zwykle kończy się na maseczce i wracam do siebie, więc... Czy wyjeżdżacie gdzieś na przykład z mężem i z córką, gdzieś dalej w Polskę? Spa, wypoczynek, córka, rodzina, to jakby takie... Oksymoron. Tak. To jest bardzo dużo miejsc w Polsce, w których jest wysoki poziom spa, czyli tej strefy, nie wiem, relaksu, czy odpoczynku, czy odnowy biologicznej, czy jak to można jeszcze nazwać, że tego kiedyś nie było i w którymś momencie nastąpił taki boom i Polska jest pełna niespodzianek, bo na takie miejsca można trafić w centrach miast. Tak, też, zdecydowanie, ale i tak ryczę w tych mniejszych miejscowościach również. Tak, poza miastami gdzieś się jedzie, niby nic się nie dzieje, daleko od miasta i nagle wow, po prostu... Piękny hotel, tak, prawda, który jest po prostu, zapiera dech w piersiach. Tak, prawda, ze spa, z całą tym anturażem, z obsługą. I to jest fenomenalne i naprawdę między innymi za to kocham Polskę. No i pozdrawiamy Spa Info TV. Bądź się zdrowi.